Hej, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Zapasowy i witam was w drugiej części odcinka z Bendiego z chaptera trzeciego, dokładnie. Tak, troszeczkę odstęp czasowy między jednym a drugim był, jak to u mnie zazwyczaj bywa, ale jak widzieliście, nie obijałem się. Weszło tam kilka filmików, nawet ciekawych, bo wam się spodobały i to nawet bardzo niektóre, także ja jestem mega zadowolony, dzięki za to, a teraz przejdźmy już do gry. A więc tak, jeśli dobrze pamiętacie, w co wątpię, bo było dawno, ale ja sobie kojarzę, byłem trochę w czterech literach, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. Alice dała nam jakieś zadanie, miałem znaleźć jakieś przedmioty czy coś i nie wiedziałem za bardzo, co mam zrobić. Ale teraz już wszystko ogarnąłem. Trzeba było szukać takich tych tegesów, ustawić korbkami to, żeby było wszystko na równi. Tu się otwierało i się zabierało taki jakiś coś elektrycznego. Także zebrałem chyba już wszystkie te elektryczne, tak mi się wydaje. I mamy teraz, nie wiem, czy tutaj były te zadania. Nie, tutaj nie ma zadań. Ale dostaliśmy zadanie od Alice, żeby już do niej wrócić i oddać jej te rzeczy. Co jest dla mnie dziwne, bo jestem dopiero na tym etapie. Jak widzieliście, ja w poprzednim odcinku zbierałem jakieś rzeczy, jakieś inne niż to, w takich innych klapkach zupełnie, i one mnie doprowadziły aż na prawie sam początek gry. Także nie wiem za bardzo, o co chodzi. I jak widzicie, gra się nie zapisuje. Także musiałem przejść do tego momentu jeszcze raz. Wow. Okej, to ja przepraszam. I jak widzicie, zamiast poprzedniego narzędzia, jak tam mieliśmy chyba jakiś klucz francuski czy coś, no teraz mam przepychaczkę, prawdaż, do toalety. Także okej, tu był ten projektor, jeśli dobrze pamiętam. Ej, w ogóle co ja zrobiłem? Ja rozpocząłem wszystko nie zakładając słuchawek. Jaki ja jestem... Widzicie, tak dawno nie nagrywałem gameplaya, że nawet słuchawek zapomniałem wepchnąć. Jaj, wszystko pewnie będzie podwójnie, echo będzie w mikrofonie, tragedia! Okej, słuchawki już mam wtyknięte, także możemy lecieć z koksem. Tak, jest tutaj ten projektor, jak mi się wydawało. Ja muszę to trochę ściszyć, bo tak mi daje po uszach, że nie słyszę prawie nic. Dobrze. Także to jest ten projektor. On wygląda dość niebezpiecznie, a zwłaszcza przerażająco. No przerażająco to on wygląda zwłaszcza. Także możemy sobie tutaj wejść, zupka, fajnie. I on sobie tam... O! Dobra, zapomniałem jeszcze o takich rzeczach. A masz, z przepychacza! Tak. I sobie... O, właśnie takie rzeczy zbierałem, nie? I wcześniej się chyba dało otworzyć, a teraz nie mogę. Także możliwe, że to jest po prostu kwestia gry, bo jeśli mogła mi się zmienić, mógł się mi zmienić klucz francuski na przepychaczkę, to wydaje mi się, że te rzeczy, które muszę znaleźć, też mogły się zmienić. Strasznie głośny jest ten smar śluz. A ty się, Bendy, nie patrz, bo nie. W ogóle jestem też ciekawy, co by się zmieniło, gdybym zamiast, jak są tam te dwie ścieżki, to zamiast wybrać Bendiego, bym wybrał Alice. To też jest ciekawe, a ja wiem, że niby już wszystko zebrałem, ale jestem ciekawy, czy rzeczywiście nie ma nic więcej tutaj do znalezienia, więc ja sobie przejrzę okolice i zobaczymy. O, proszę bardzo. Tak, tą kwestię też mieliśmy. O, tam jest ten stworek. Cześć. O, nawracasz, tak? To po mnie idziesz teraz? Czy tak ci się zachciało? Do toalety może idziesz? Coś, nie? Nie, po mnie idziesz, tak? To czekać mam tu na ciebie, czy jak? Okej, to cześć. Wow! A jak tyś tak przyspieszył? No dobra, jak chcesz, to ha, bijemy się. Jak ty lubisz? A, i co? Już nie jesteś taki twardy, co? Ale to, no, przyspieszył tutaj na progu, trzeba przyznać.
i chcę zupkę, bo ucierpiałem troszeczkę. Co, gdzie jeszcze, co? Chodź, oho! Chcesz jak kolega skończyć? No masz. Dobra, tutaj wezwijamy sobie Borisa. Chodź Boris do mnie, żebym nie był sam. Jedziesz? Jedziesz. No dawaj. Znaczy ty i tak nie wyjdziesz z tej windy, prawda? No. Cześć Borisku. To ja sobie, wiesz, tam przejdę, zobaczę jeszcze, czy coś tam na pewno nie ma, czy może mogę teraz wejść do toalety? Nie, nie mogę. Niestety. Tak, i koniec, drogi. Także tak jak w sumie myślałem, no to niepotrzebnie tu szedłem. Shit. Okej, a więc powróciłem do windy i chyba nie pozostaje mi nic innego jak jechać znowuż do Alice. A Alice... O. Był czas, kiedy ludzie znali moje imię. To Alice Angel, mówili. To było tak dawno, ale te dni wciąż wracają. Marzenia się spełniają, Suzy. Życzenia się spełniają. Jaka Suzy? Kto to jest Suzy? Jakie to było piętro? Dziewiąte? Chyba dziewiąte. Jeśli dobrze pamiętam, Boris, to dziewiąte było? Powiedz mi. Tak, nie powiesz mi, dobra. Ło, jakoś szybko ta winda jedzie. Albo mi się wydaje, nie wiem, jakoś tak... Tak prędko. Tak, to było... 9. piętro, dobrze pamiętam. No dobra, a więc, no idziemy do tej panienki. Nie kojarzę w sumie do końca... Nie kojarzę w sumie do końca... po co... Widziałeś ich? Tych rozleńców? A cóż to jest? Take the ink tool. Narzędzie do tuszu jakieś. Uhuhu, wygląda, że... Collect S traffic in... Muszę zebrać jakiś mocno twardy, zlepiony, taki gęsty tusz chyba. Czy tym się nabiera? Nie, to jest jakiś taki chyba nietwardy tusz. Dobra, gdzie ja teraz znajdę dobrze zlepiony tusz? Tu są drzwi, które były zamknięte, może teraz są otwarte? Nie, niestety nie są. Tam też były jakieś drzwi, które... Ja tego też nie otworzę, dobra. Okej, czyli to jeszcze nie wszystko, co mamy do zrobienia, niestety. I trzeba dalej łazić. Dalej zamknięte, okej, co nie wiem, gdzie mam iść teraz. Mam nadzieję, że się nie muszę z powrotem wracać, bo... A co jeśli ja miałem... Tam coś jest, a nie, to kapie chyba. A co jeśli ja miałem tym zabić te takie bardziej... Te twardsze potwory? A ty co tak tu ten tego? Wy to zazwyczaj tak w ukryciu trochę, nie? I potem wyskakujecie, a ty tak... Tego? To... Okej! No ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Znowu szkol... O! Znowu taki wystający. Ona coś mówiła, że muszę nauczyć się chodzić po cichu. To wygląda jak coś takiego, kurde, co... O co mogło jej chodzić? No! Gin! Gin! Ile będziesz żył, no nie przesadzaj. Więc ja to bym w sumie za... To się chowa. Ale dobra, jestem twardy. Zobaczymy, czy chodziło o tych twardych. Zobaczymy. O ciebie chodziło? A, za dużo, za dużo. Nie chcę umierać. Umieranie to ostatnie, co chciałbym zrobić. Nie czuję się jakoś inaczej. Chyba nie o to chodziło. Cicho. To niedobrze, no.
cholera, drugi... O, to jest to. To może być to. Oj, on jest jakiś... większy? O tak, o to chodzi. Zbierz to, zbierz! Zebrałem to? To zaczęło znikać. Dobra, ale chodzi o te potwory, dobrze wiedzieć. Chyba. Tylko... O, tutaj jest. Pobieraj to, pobieraj to, tę próbkę, coś. O, dobra, zebrana. Okej. Gdzieś się rozlał też. Jeden taki. Tak słyszałem. Okej, ale chodź. Tak, tam gdzieś jest. Nie wiem, o, tam jest. Nie wiem, o co Alice chodziło z tym, żeby być cicho. Może nie mogę biegać. Bo tak to one się chowają. I się schował. Ty jesteś też tym? Twardszym? Nie, nie jesteś. Ale ja tu nie mam możliwości się chyba skradania. Na kontrolu nie jestem jakoś cichszy. Ile razy będziesz mnie atakował? No, nie chowaj! No, byłem cicho jak nigdy, ty! Ty kurde, ty! Dobra, udało się. Okej, mamy to. Ale zadanie wykonane, dobra. Przynieś mi z powrotem mój ekwipunek, proszę. Moje wyposażenie. Wróć do Angel. Put the extra track in. A idź ty, mam już was dość. Nawet się nie biję już. Tak, czyli wracamy tam. Dobra, myślałem, że się kolejne, nie wiem, godziny będę bawił z tym czymś. O Boże, już się bałem, że mi grę wywali. By się nie zapisało, matko boska. Coś tu... Oj. Takich rzeczy to tu chyba... A! Jezus! Zapomniałem o tobie, hopie! Weź mnie nie stresuj. Proszę bardzo. Moje maszyny są grudne. Grudne. Przynieś im parę części. O! Widzicie? Ile ty ode mnie chcesz, kobieto? Ile ja muszę już zrobić dla ciebie? Ja wiem, że niedługo walentynki, ale... Czyli widzicie, to jest... To są te same zadania, jakby tylko w różnej kolejności ustawione. Te alternatywne ustawienia tego są. Czyli teraz muszę znaleźć te, co szukałem w poprzednim odcinku. Okej. Także lecimy. Znowu muszę się cofać. Okej, pierwszy jest. A, no serio. I może... Dobra, mamy pierwsze. To jeszcze trzy. O, tu jest kolejne, ale pewnie tam nic nie będzie, bo to by było zbyt miłe. No ginżesz! Jeszcze? Jeszcze? Jaki tu twardy jesteś, chłopi. Boże. O, jest! Wow. Nie spodziewałem się tego. Dobra, no to jeszcze dwa. Bardzo fajnie. Okej, mamy kolejny i... Jest! Dobra. Czyli został tylko jeden, no i bardzo fajnie. Mam nadzieję, że to już jest ostatnie zadanie od Alice, bo... Tu robi się nudno. Akcji, potrzebuję akcji. Tak, to pewnie gdzieś jest na... Na końcu. A tutaj jest koniec, więc to musi być tu. Bo jak nie... nie ma! Nie. Serio. Serio? Albo przegapiłem, albo jest na innym piętrze. Na niższym. Pewnie tak. Co to jest? To je bendy! Co? Kryjówka. Tutaj nie ma takiej tej budki? Tu nie ma budki, szybko uciekaj, bo mnie znajdzie zaraz. Z lewej czy z prawej? Pewnie z lewej pójdzie. O Boże, to...
To coś to jest. Bendy. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on... Tutaj zaraz za tą ścianą jest ta budka do schowania się, ale... No Bendy jak mnie zobaczy, to... Zginie od razu. Pies szczeka. Nie, cicho, psie, proszę, nie. O, idzie, dobra. Jest za zaułkiem, więc mogę się tu skitrać chyba. O, Boże. Mi się akcji zachciało. Puh. Bo jakby... O, co to jest? Co to jest? Żyje? Poszedł sobie. Brzmi jakby było bezpiecznie. I co, już go tu nie ma? O kurde. Nie ma go. Okej. O, patrzcie, tutaj było, dobra. Wow. To powiem. Zwróć mi je. I spróbuj nie umierać w drodze powrotnej. Czemu mój pies szczeka? Cicho bądź. Jest i winda. Siema Boris. Sami powiedział, że mam talent. Zawsze był dobrym kłamcą. Ciągle... jest bardzo przystojnym mężczyzną. Tak? Chyba dobrze powiedziałem. Dobra. A, przypomniało mi się, co miałem powiedzieć tam kiedyś tam. Miałem powiedzieć, że... No nie, bez jaj, że znowu zapomniałem. Miałem powiedzieć, że... A, że nie chcę sprawdzić, co Bendy by mi zrobił. Co? Czy o czym ty gudusz? O! O! Destroy? Cutot. To pomniki. Kolejne zadanie. To miał być koniec. Mówiłem, że mi się nudzi kobieto. No jeszcze, no, nie, no takim pantoflem, no ja jeszcze nigdy tyle mi kobieta nie rozkazywała. Tragedy. O, teraz mogę otworzyć te drzwi, patrz. Nieźle. Jakieś sekrety. Ulala, tu jest jakiś pomniczek, ale to nie o to chodzi. Tam się nie dostanę, nie? Nie. Dobra, to wysłuchajmy tego. Tells us little people anything. Oh, sure. According to him, there's always big stuff coming. Adventure and fame and the like. But, I'm the guy, see, who has to make sure our budgets don't go all out of whack just because a genius upstairs went out and got himself another idea. Speaking of which, and this is top secret, apparently Mr. Drew has another large project in mind now. And it ain't gonna be cheap. Okej, czyli w sumie nic tak ciekawego, jakieś pitu-pitu o funduszach. O, to jest chyba taki, który chce zniszczyć, prawda? Czy teraz będziecie szybciej umierać? Tak, o jak dobrze. I co mam to zniszczyć? Czy to nie o to chodzi? Ej, nie o to chodzi, to niedobrze. Niedobrze, bo nie wiem o co chodzi. Nie piszą mi nigdzie te zadania? Aby na pewno... Destroy Cutouts. Nie wiem w sumie, co to jest Cutouts. Więc ja bym może... A może to są plakaty jakieś czy coś? Dobra, ja to sobie sprawdzę szybko. Wycięcia. Dwa inne tłumaczenia. Wyłącznik, zawór. Włącznik, zawór. Wycięcia. No nie mówi mi to za wiele. Prawdę mówiąc. Co jest? To nie ja. Chyba. No dobra, nie wiem, przeszukam okolice, może się natchnę na jakieś cutouts. A, o to chodzi, chyba. Tak, to bardzo prawdopodobne, że to chodzi o to. Gdzie ja teraz znajdę takie? Widziałem je głównie na początku. Cztery miałem znaleźć, dobra, czyli... Jeszcze trzy.
Okej, jest i drugi. Siu. O, proszę bardzo, trójeczka, ale... O, dobra, da się wejść. No patrzcie, jaki skryty. Został jeden. Jest czwóreczka, dobra. To było zabawne. O, zapomniałam o czymś. No co ty, znowuż? Nie cierpi, kiedy to robię. Schowałabym się na twoim miejscu. No, fajny. Wróć do Alice. To raczej znaczy, że Bendy zaraz będzie gdzieś w okolicy. Niedobrze. A więc proszę, to wszystko. Dobra. O, muzyka naraz. Co? The Angel Brothers kill the brother. Gdzie moja sikiera? Mam zabić jakiś gang. Ona, ty coś, Alice, ty coś nie ten. Wow, dobra, czyli teraz będziemy mieli sporą falę przeciwników, a ona zabrała mi moją kochaną sikierę. Więc nie jest fajnie. I są twardzi. Okej, okay, czyli taki trochę boss fight, tak? Okej, okay, no to chodźcie, zobaczymy. Co powiesz? Na to! I na to, i na to, i na to, i inne takie. O Boże, za dużo was tu. Nie lubię tego. Yep. Wszyscy jesteście strasznie brzydcy. Zasługujecie na śmierć. Czy ja mam uciekać, czy się raczej bić z nimi cały czas? Nie wiem w sumie. Au, nie jest dobrze. Dawaj. No traf! Jezu, ile ich tu lezie. Dobra, ja to bym sobie chciał w sumie uciec do windy, ale nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. Więc... O, wróg mnie zagonili. Ty, mają strategię. Dobra, ja spróbuję uciec. Zobaczymy, może się uda. Bo możliwe, że ja jak zwykle coś niepotrzebnie robię. Boris, weź, zamykaj to. Szybko, drzwi, doors, nie da się, nie jest dobrze. Jest bardzo źle. Dobra. Czyli chcecie się bić, o, dobra, nie, myślałem, że coś mnie od tyłu. Ale, nie. Ciekawe, czy słychać, jak myszkę nawalam, bo klikam dość randomowo. Udało się? O! Tak cicho, no co ty? Jak... w grobie? Lubię ciszę, a ty? I teraz wróć do niej, ty no jak gdyby nigdy kuźwa nic, ty... Se żartujesz chyba... Kobieto... A wy się dziwicie, że dziewczyny nie mam! Nienawidzę zostawiać niedokończoną robotę, chyba. Na szczęście mam ciebie, żeby pozbierać kawałki. Teraz możemy pójść nawet głębiej. Tak, nisko, tude. Abyss, to chyba ten. Pojedź windą w dół. Powiedz przyjaciemu. Send. Co, little fan? O kurde! No to teraz grubo! Ups! O, no wiesz co? Zapomniałem, trochę ciężko... No ty... Nienawidzę cię, jaka wiedźma! Jaka wiedzima! Ej, bo ten odcinek jest jakiś długi, a ja mam, muszę to w tym odcinku skończyć. Więc nieważne jaki długi by nie był, kończymy to w tym odcinku. Czyli na sam dół to będzie 14 czy K? Czekajcie, ja windą tutaj jestem. Mogę iść na górę, czyli teraz jestem na dole, będąc na 9, czyli raczej 14 to będzie niżej. Więc spróbujmy pchać na 14. Czyli jedziemy na jakieś spotkanie z kolegą. Więc może to być albo Bendy, albo Sami. Co mi się wcale nie podoba. Tak, mamy tutaj coś.
To raczej o to chodziło. Nie byłem wcześniej w tej lokacji. Serce. Co? Czyje to jest serce? Tam jest, gdzie? Projektor! Gdzie jest projektor? Powinieneś... Okej. Tam łazi, widzę. Okej, czyli po prostu nie wchodzić w jego pole widzenia, a będzie dobrze. Podejrzewam, że jeśli mnie zobaczy, to umrę. I mam pozbierać jakieś kawałki. Ty, jakie ty chcesz kawałki, kobieto? Trochę wyjaśnień. My, faceci, nie jesteśmy tak domyślni, jak wam się wydaje. Dobra, tu jest... bezpiecznie. Wtedy nie przejdę, bo się kłócać nie umiem, prawda? Tak. Jakie ty możesz chcieć kawałki? Boże, jak mnie irytuje ta ciecz, po której kroczę. Ażbym ściszył trochę, ale nie... O! Projektor idzie... gdzieś. Słyszę go gdzieś tam. Ja nie widzę tam. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Idzie tam. Okej, dobra, tak, poszedł tam. Dobra, przeczytam sobie to podczas montażu. O Boże, myślałem, że mnie usłyszał. Kolejny projektor, weź to zniszcz. A nie, robię cienia, niedopracowane aż tak. Tu też projektory. Ile tu projektorów? Dobra, jest część. Ja serce zbieram. Ale widziałem, że on wcześniej też tam wchodził. I później wyszedł tędy, więc on możliwe, że robi tutaj kółka, więc lepiej będzie, jak pójdziemy tutaj. Chyba. O, trzeba się czeknąć. Tam go jeszcze nie ma. Boże. Jaka ta ciecz jest denerwująca. Boże, naprawdę. Dobra, tu go jeszcze nigdzie nie widzę. To chyba powinna być część kolejna, ale jej nie ma. Więc jest problem. Okej, tu jest, kurde, trochę taki labirynt. Dobra, tutaj jest nasz kolega, więc my sobie pójdziemy gdzieś tutaj. Projektorowy labirynt. No, lepiej sobie tego lepiej wymyślić nie mogłem. Dobra, tu też nie ma części niestety. Więc idziemy dalej. Projektor. Okej, mamy kolejne. Ile tych części trzeba było zebrać? Nie, o, dobra. Wszystko? Nie wszystko, niestety nie wszystko. Chociaż ta ciecz jest też pewnie po to, żeby nie słyszeć wszystkiego i nie będę słyszał, jak będzie szedł projektor. Oj, a on gdzieś idzie właśnie, ale to za ścianą, dobra. Szybko. O Boże, tu idzie, dobra, ciekawe, czy mnie tu zobaczy. Nie. On tu lezie, prawda? Idzie tutaj. Czuję to. Tak, idzie, zdecydowanie idzie, dobra. Zdecydowanie idzie. Boże, jak mnie zauważy, to mam lipę. A zebrałem już jakieś chyba 4 serca. Więc przydałoby się nie ginąć. O Boże. Nie ma takiego zasięgu wzroku. Chyba tutaj powinienem być bezpieczny w miarę. Oby. Idzie sobie. Patrzcie, kurde. Skubanica. Okej. Udało się. No, myślałem, że już będzie po mnie. Ale na szczęście dałem radę. Więc spadamy stąd. Zbieramy ostatnie potrzebne części. I wynosimy się stąd. O, jest! Proszę bardzo. Dobra, mamy wszystko. Powiedz mi... przynieś je do mnie teraz. O, idzie kolega. Tak? Idzie? Tylko z której strony? Okej, już się nie... Nie. Gra mi się ścięła. Nagranie się wyłączyło.
Nagrywanie mi się wyłączyło! A biegnie po mnie kamera! Słyszę to! Nie! Nie! Od nowa będę musiał to przechodzić wszystko! Nie żyję! Słyszę, że umarłem! Nie! Dlaczego? Dlaczego? Nie. O? O? O! Tak! Tak! Te takie czakaczing, te takie od pracy do pracy to były zapisy! Boże! Tak! Dziękuję! O matko! Jeszcze raz muszę zebrać te wszystkie części, ale to jest zawsze lepsze niż od nowa robić całą grę. Boże, ja już traciłem nadzieję w życie i szczęście na tym świecie. Czy teraz będę miał ułożone w innych miejscach te części? Nie mam pojęcia. Dobra, to wracam do was, jak zbiorę to wszystko. Boże. Nie, patrzcie, nie zebrane jest, czyli tutaj jest. Dobra, i tu są wszystkie, okej. Okay. Powiedz mi... to dobra, to było, przynieś mi ich. Dobra, kurde, super. To już może będzie ostatnie zadanie, mam nadzieję, bo kurde. Mówię co... Po każdym zadaniu mówię to samo, nie? O, może to będzie to już... Tak, to już koniec, to na pewno będzie już koniec, tak. Ale Ali zawsze sobie coś musi wymyślić. Nowego. Dobra, tak wyjadę. Boris, udało się, mówię ci, taka akcja była, no tak się zestresowałem. Ale żyję. I skończymy ten odcinek, choćby nie wiem co. Nie? No, możliwe, że się prułem za bardzo, także przepraszam. Czasami się zdarza, jak mnie poniesie. Catching. Tak, trzeba to zapisać koniecznie. Teraz wiem, że to są zapisy, matko boska. Jak dobrze, że ja to wtedy kliknąłem. Jakbym tego nie kliknął, co by się stało? Dobrze. Proszę. Wszystko? Tak. Koniec jej listy w końcu. Mam nadzieję, że ten fajny czas spędziliśmy. No tak, bardzo. Wróć do windy. Czas pójść do domku. Jej, idziemy do domku. Coś to takie jest zbyt dobre. Ona coś knuje. W bebechach to czuję. Też to czujesz, Boris? Ja to czuję. Myślałeś kiedyś, jak to być w niebie czy coś? Dolina zielonej trawy, ciepło, słońce. Myślę, że nigdy go nie... Co? Niebo czeka! Boris, ona nas chce zabić! Mówię ci. No normalnie... Zabije nas. Taka GLaDOS trochę. Co, ty płaczesz? Ty, no ale nie, płacz. A ty, śmiejesz się! A ty! Dziwna kobieta, nie? Dobrze, że się z nią nie ten... Nie styknąłem, bo... No to świetnie, po prostu! Myślałem, że tak po prostu cię wypuszczę, nie, Henry? Ja wiem, kim jesteś! I teraz wiem, czemu tu jesteś! Nie przestaniesz... Teraz... Leć w dół! I wziąć... I oddaj mi mojego Borisa! Nie, to jest mój Boris, walcz się! Najlepszego Borisa... Zawsze go chciałam! Potrzebuję jego wnętrzności, żeby być piękną znowu. Nie rozumiesz tego? Nie łapiesz? Daj mi go. No to go nie zabijaj i mnie też nie. Albo lepiej, sama go sobie wezmę. Jak już będziecie martwi. No i co teraz? Boris, nie żyjemy? Czy jesteśmy w niebie? Jesteśmy coś, Boris? O, żyjemy. Dobrze, tak, żyję, Boris.
Już możesz zostawić moją twarz. O nie, Alice jest za tobą. Boris, uważaj, Boris, bo ona cię zaraz tutaj ten... Nie, Boris! Mój przyjacielu! Koniec! A więc skończył się chapter trzeci, w końcu po męczarniach i tych wszystkich innych rzeczach. Także dziękuję wam za oglądanie. Wydaje mi się, że odcinek był nawet ciekawy, pomimo tego, że ciągle musieliśmy wypełniać tutaj listę Alice, ale było nawet ciekawie. Ja może nagram teraz coś dla was jeszcze, bo mam troszeczkę czasu, a zaległości mamy tutaj z gierkami, więc trzeba je nadrobić. Także zobaczmy, czy jeszcze coś będzie po napisach, które mogę pominąć, także świetnie. I nie, raczej nic już nie będzie. Kółeczko się kręci. Tak, i to jest koniec na razie, także dziękuję wam za oglądanie jeszcze raz, jak wam się podobało, zostawiajcie łapy, subskrypcje i inne te takie pierdoły. Dobrze wiecie, co macie robić, tam dzwoneczek też się przydaje, bo to fajna rzecz jest. Także trzymajcie się, ja biorę nogi za pas i widzimy się w kolejnych odcinkach.